Patrz, to jest, tak to jest kurwa z kobietami. Są te ładne i te mniej ładne. Ty należysz, no nie ukrywajmy, do tych ładniejszych. Na omegle jest tak. Albo pogadasz z tymi ładnymi, albo znajdziesz te nieśmieszne. I ona się wtedy zgodzi na przykład, żebym sobie poleciał do toalety na 30 sekund. Ty byś się pewnie nie zgodziła, mam rację? Nie no, no możesz. Ale na paluszek, że mnie nie skipniesz? No. Jezu Boże, uwielbiam cię, nie? Lecę kurwa z czas. 5 minutes later. Dobra, wróciłem. Przepraszam, okay, że tak długo, ale niestety niefartowna sytuacja się wydarzyła, a mianowicie dostałem chyba tchnienie Posejdona. O, moja kochana, witam! Dzień dobry. Wiesz, trochę mi podupadły zasięgi. Szukam po prostu pięknych kobiet na miniaturkę oraz ciekawych rozmów. Czy jesteś w stanie pomóc mi w tym procederze? Nie. Dobra, to musisz zrobić coś takiego. No i... No naprawdę mówię, nie żartuję! Czy do przodu, do tyłu i szła? No co, ty nie! Dobra, poczekaj, użyję swoich wdzięków oraz umiejętności mówienia. Bardzo ci pasuje ten aparacik do zębów. O, ja nie mam aparatu, mam cekiny. To bardzo ci pasują te cekiny. O, dzięki. No to co, jak będzie, pomożesz mi w miniaturce? No proszę cię, i tak tam świecisz, no! Chyba się nie wyprzesz! No dobra, ale nie, no ta mina to jest załamka, okej? Okay. No dobra, to okej, okay, możesz cokolwiek innego, ale żeby była uwydatniona twoja kobiecość. Boże, jak moja matka mi wejdzie do pokoju, to będzie przy... Mogę zrobić tak. O, pięknie będzie! Idealnie na miniaturę! Let's go! O Jezu, ja pierdolę, jakiś Twinkie Winky, nie? Ja jestem właśnie na twoim... Małpka? Dobra, rób mapkę dla widza, gościu. Walny żeby są, no dobra, mogę zrobić. Boże święty, no nie! Czy to jest ta wielka influencerka, która dostaje już współpracę z wielkimi markami? Jeszcze nie. Jak to? Przecież dostałaś już jedną. No jedną, tak. Już wam daję Instagrama do Claudii. Mojego projektu Gen Z. Można powiedzieć, że troszeczkę cię stworzyłem na Instagramie. No ogólnie mnie stworzyłeś. Ale na TikToku sama sobie, okej? Okay? No dobra, na TikToku. Ile ty masz na tym TikToku? 9700 jakoś. No to jeszcze ci nic nie daje. Ale muszę mieć 10 koła, tak o to walczę. Patrz, czy dla ciebie jest problemem na przykład pokazanie się w bikini czy coś? No nie. No przecież ty codziennie stawiasz takie zdjęcia na Instagrama. To czemu nie zrobić takiego TikToka, nie wiem, z jakimś... Jakiś trend, kurwa, na przykład podskakiwanie cyckami. Bo ja nie chcę tak, w taki sposób zdobyć obserwacji. Ale na Instagramie mi to pasuje. Bez sensu zupełnie! Zrób sobie coś takiego, później poleć w OnlyFansa, znajdziesz swojego stewarda i będzie git. Szczerze, gdybym był kobietą, pokroju ciebie, w sensie jeżeli chodzi o wygląd, ze swoim charakterem, od razu bym się rozprął na kaskę. Spieniężyłbym swoją urodę. OnlyFans, Instagram, wszystko. Ja ogólnie chodzę z założenia, że jakbym miała zakładać OnlyFansa, to dopiero w momencie, jakbym weszła w jakąś relację i dopiero po przedyskutowaniu tego... Ja też może tak... lepiej zapytaj na samym początku. Tak można? Ej, intymne pytanie. Chodzisz czasem do ginekologa? Byłam. I co, wszystko było w porządku na miejscu? No tak. Zero grzybków? Zero. Jak tam w ogóle życie? W porządku. Dobrze się tam bawicie? No. Pozdrawiam chłopaka w ogóle. Ile jesteście już razem? Rok. Siema! Rok? Stary, rok w tą samą dziurę ładujesz? Chociaż w sumie nie, kobieta ma dwie, to można w dwie. Okej, pół roku w tą samą dziurę ładujesz? Siema koleżanko, czemu jeszcze nie śpimy? Dawno po dobranocce. Nie wiem. A ile masz lat? Mam 12 lat. No to definitywnie to jest pora do spania, to raz. A dwa, to jest wiek, w którym nie powinna się wchodzić na omegle. Wiem. No i czemu wchodzisz? Po co tu jesteś? Czego tu szukasz? Miłości życia? Tu jej nie znajdziesz. Niepotrzebna mi. Czyli jesteś samowystarczalna? Tak, oczywiście. No nieźle. W tak młodym wieku już? Nie widziałem, że 12-latki robią już takie rzeczy pod kołdrą. Magic. Miejmy nadzieję, że filmów dla dorosłych przynajmniej nie ogląda. Spotkałam kolesia, który na ciebie najeżdżał. Jak to na mnie najeżdżał? Go tam coś wyzywałeś. A był czarny? Był na czarno ubrany, ale był normalnie blondynę i miał tatuaż. Nie, ej, słuchaj. A, nie, dobra, to nie znam. Ale co mu zrobiłem niby? Wyzywałeś mu rodziców. A, przypominacie widownie sobie taką sytuację? Nie znamy? Ja też nie. A to ja nie wiem. Cześć, chwilę, ja pójdę do mamy i powiem jej, żeby nie wpłynęła, bo chcę z tobą dłużej pogadać. Nie ma problemu. Powiedziałam jej, mamo, nie wchodź, gadam z Tonym. A to ona mnie zna. No przecież widziała cię w maku, nie? A, no tak, właśnie, widzicie, jeszcze znamy jej matkę do tego wszystkiego, proste. Siema! Ej, my nie gadaliśmy jakoś ostatnio ze sobą? Nie, nie gadaliśmy. Chuj. A gdzieś pamiętam tą piękną twarz. Może zobaczyłem ją w snach. Jak ci leci niedziela, koleżanko kochana? Dobrze. Dobrze, dlatego siedzisz na omegle o 22. Jest super! No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ale tak spoglądasz na kogoś tam, jakby ktoś tam stał obok. No moja siostra. A siostra ile ma lat? No, nielegalna.
Okej, okay, podsumowałaś, masz rację. To już mnie ona nie interesuje, masz rację. Chcę tylko twojego Instagrama. Dobra, przeczytam nick. Fałkupiona. Co się działo ci w głowie, tworząc taki nick? Czy ty już wiedziałaś, do jakiej pracy będziesz zmuszona w przyszłości, żeby coś takiego robić? Ach, szkoda kurwa gadać, szkoda szczepić ryja. Ale no wiesz, ja mam jeszcze mam 15. A, żeby nie było, widownio, jak rok temu umawialiśmy się na spotkanie, miała już 15 lat, dobra? Żeby nie było, że teraz jestem pedofilem. Bo miałam, byłam wtedy parę dni po 15. No, widzicie? To niedługo ty masz urodziny, nie? O, pamiętasz! Jestem ciekawy, ile dostanę desów od widzek w prezencie, nie? Ale masz irokeza! Samuel L. Jackson, czy to ty? Nie. A widzę, że masz łuk, też mam łuk w pokoju. Siema dziewczyny. Co taka skrzywiona? Uśmiechnij się, kurwa smutna jesteś. Bóg ci dał urodę, inteligencję nie wiem, bo jesteś blondynką, więc sprawa tutaj rozwojowa. Koleżankę, równie piękną. Dom, dwie nogi, dwie ręce. Dupę cycki. Czy co? Czy ja nie jestem blondynem? No. No jestem, ale to blondynki są głupie. Blondyni zazwyczaj nie. Taka hipokryzja tu wleciała, kolego. Okej, przepraszam, jestem tłumokiem. Ty zapluty kłamco. Co zrobić ciało? Ty tylko z moją koleżanką z klasy. Ona ci pokazywała mojego Instagrama, była 08. Aaa, pamiętam. Jakim cudem jesteś 08 w klasie? Ja byłam w klasie z 08. 07, 06 i 05. 4 roczniki. A to ile ty raz nie zdałaś? Raz. A. To za zachowanie. To co ty zrobiłaś, że ci za zachowanie nie przepuścili? Byłam wybuchowa. Pa, okej, byłaś mega wybuchowa, co się stało? Byłam nauczycielce. Ale tak mocno? Normalnie. Kurwa, z piąchy? No.